2 września 2023 roku ta data przechodzi do historii sekcji piłki nożnej Krakowi. W tym dniu podczas meczu z Koroną Kielce Marcin Cabaj, przed laty bramkarz Krakowi, a teraz trener bramkarzy, stracił swój klubowy rekord. Wynosił 162 mecze w Ekstraklasie. W tym meczu z Koroną Kielce po raz 163 wystąpił Kolner Rypa. Obu bohaterów tego wydarzenia gościmy w studiu zlokalizowanym na stadionie przy ulicy Kałuży. Witam serdecznie. Witamy. Witam. Marcin, 162 mecze, straciłeś rekord, ale chyba nie będziesz rozpaczał z tego powodu, no bo kiedyś się to musiało stać i w sumie twój wychowanek to zrobił. No dokładnie, jakoś bardzo nie rozpaczałem nad tym. Fajnie było przez te lata posiadać ten rekord i na pewno no, duma mnie rozpierała, że w takim klubie, z taką tradycją, najstarszym klubie w Polsce, no mam ten zaszczyt być tym człowiekiem, który ma najwięcej rozegranych tych meczy w Ekstraklasie w Krakowi. Tak więc super, ale taka jest kolej rzeczy, że są następni ludzie, następni zawodnicy, którzy jeżeli tylko są długo w tym klubie, mają szansę i tak jak tutaj Kornel pobił mój rekord. Także ja się cieszę, bo to jakby zatoczyło się takie koło. Byłem kiedyś zawodnikiem, teraz jestem trenerem i prowadzę zawodnika, który, czy no prowadzę. Jest on pod naszą opieką i on pobija mój rekord. Także bardzo fajna historia. No właśnie, można powiedzieć, że bramkarzowi jest łatwiej. Buffon, długa kariera, Casillas, prawda? Może mniej narażeni na uszczerbek na zdrowiu z racji tego, że mniej biegają. A dokonałeś ty tego w znacznie krótszym czasie, grając na pozycji obrońcy, bo jeśli Marcin potrzebował 6,5 roku, to ty teraz zaczynasz szósty sezon i masz tych występów już więcej. Jak powiesz, jak sądzisz, co jest przyczyną tego, że udało ci się no tak szybko dogonić Marcina Cabaja, a nie uczynili tego piłkarze grający wcześniej przez lata w Krakowi? Do moja opinia, ja było bardzo, bardzo dobrze, bez kontuzji, bez nie wiem, problemu, dużo problemu. I dlaczego ja mam dużo meczu do Barwa Krakowi? Jak się znalazłeś w Krakowi, bo twoja przygoda z Polską zaczęła się od Pogoni Szczecin? Pamiętaj, pierwszy moment, ja idę tam, było bardzo ciężko, do pogody, cały czas było wiatr, pada deszcz, było bardzo ciężko. Ja pamiętam, pan Probierz chciał mnie i rozmawiał do telefona i mówisz parę słów i jak chcesz idzie tam do Krakowa. Chciał cię Probierz, a nie chciał cię Kostar Jurjanicz, wtedy trener Pogoni Szczecin. W sumie chyba na dobrze się złożyło, że wylądowałeś tu w Krakowie. Jak wyglądały te początki? Dało się jakoś tutaj przestawić z tego życia w Szczecinie na Kraków? No, ale już troszkę Polskę znałeś. Ja mam bardzo dobrze relacje do pan Runejcz. Cały czas mówiliśmy. Oczywiście na spotkanie meczu. Nie było. Było spoko decyzja, to idzie do Krakowa. 6 sierpnia 2018 roku, 5 lat temu, zadebiutowałeś z Arką Gdynia. A 5 dni później strzeliłeś gola. Pamiętasz komu? A oczywiście. Oczywiście, pamiętam. Było dorożkowanie Marcina Budzińskiego, nie pamiętam dobrze. I ja strzeliłem do pierwszy kontakt do bliski słupek. No, strzeliłeś Pogoni swojemu dawnemu pracodawcy. Tego nie do końca pamiętam. Manifestowałeś radość, czy ona taka była wyciszona?
Ja respektuję tam kibic i wszystko, ja wiem, jest dużo rywalizacja do naszych kibic i tam. To jest piłka nożna i ja jestem profesjonalny piłkarz i musi być praca tutaj, to jest najważniejsze dla mnie. Marcin, a ty pamiętasz swój debiut w najwyższej klasie rozgrywkowej? Czy mam ci podpowiedzieć? Nie, no ten sezon w Krakowi pierwszy szczególnie, który gdzieś tam zacząłem bronić, to, no to pamiętam praktycznie po kolei te mecze. Później już troszkę się te kolejne sezony zamazują i zapomina się poszczególne mecze, ale początek miałem fajny, bo tak, wszedłem gdzieś tam bodajże w piątej kolejce na mecz z Górnikiem Zabrze. Trener stawowy zrobił zmianę po tam kolejnej porażce w sezonie. No i zremisowaliśmy ten mecz 0-0. Później trener mi zaufał i zostałem już na dłużej w tej bramce. No i fajnie, fajnie się spisywałem, bo w tej pierwszej rundzie, która nie miała tak dużo kolejek, bo wtedy przecież było tak naprawdę 14 zespołów w Ekstraklasie. I to jest też jakby odnosząc się do tych liczb, nie? No, bramkarz oczywiście jak broni, to zbiera te liczby i fajnie, bo nie zmienia się tak często bramkarza, a obrońcy też się tak często nie zmienia. Natomiast ten sezon pamiętam, bo on był bardzo dobry w moim wykonaniu. W pierwszej rundzie tam puściłem chyba 4 bramki w całej rundzie, a w ogóle chyba w piątym meczu dopiero po debiucie puściłem bramkę i to taką, że Kazek Węgrzyn mi tam gdzieś swojaka strzelił z Polonią Warszawa. Także to był piąty mecz, w którym straciliśmy bramkę. No i to się pamięta, bo po tej rundzie zostałem powołany do reprezentacji Polski, więc no fajnie, fajnie się to wspomina. No właśnie, wszedłeś wtedy do bramki w tym sezonie 2-4-2-5 i miałeś 3 mecze bez puszczonego gola i dochodzi do meczu numer 4, gracie na Reymonta z Wisłą, praktycznie z reprezentacją Polski. W bramce Majdan, Baszczyński, Kłos, Stolarczyk, no Kantora, Argentyńczyk, Żurawski, Frankowski. Byłem na tym meczu, siedziałem z sympatykami Wisły i patrzyli, czy mam torbę bagażową na gole, a potem przecierali oczy ze zdumienia, że taki Frankowski, Żurawski nie są w stanie strzelić gola Marcinowi Cabajowi. No to prawda, no ta Wisła, która w tym czasie była, no to była chyba najmocniejsza, ona bardzo chciała zagrać w tej Lidze Mistrzów i zbudowana była praktycznie na, no, można powiedzieć, że 90% to byli reprezentanci Polski. I ta Wisła właśnie w tym sezonie, ona praktycznie u siebie wygrywała z każdym po 4-3, 4-5-0. Więc my tam jako Beniaminek jechaliśmy, można powiedzieć, że na pożarcie. Natomiast no mecz tak się poukładał, też można powiedzieć nieszczęśliwie, bo w drugiej połowie chyba Marek Baster dostaje czerwoną kartkę i my gramy w 10, czyli ta sytuacja nasza jeszcze bardziej się pogorszyła, ale my byliśmy zespołem przez trenera stawowego naprawdę dobrze poukładanym i jeżeli chodzi o te rzeczy takie defensywne, no przeciwnicy mieli z nami dosyć ciężko. Później po tym meczu, z tego co mi tam wiadomo i docierały do nas takie informacje, ten mecz był pokazywany jako przykład tego, jak powinno się rozgrywać mecze w obronie, jeżeli chodzi o obronę własnej bramki no to tak gdzieś na tych kursach ten mecz był pokazywany, więc on był przez nas dobrze zagrany pod względem defensywnym, więc naprawdę tam można się wydawać było, że nas zjedzą, ale tam nie było tak naprawdę dużo uderzeń, dużo dośrodkowań, dużo tego szumu, tam parę gdzieś uderzeń, ale to nie były jakieś bardzo ciężkie uderzenia. My po prostu jako drużyna dobrze zagraliśmy i zremisowaliśmy ten ciężki mecz. Kornel, ja myślę, że ty też masz duże powody satysfakcji, tak chronologicznie, zwłaszcza grając w Rumunii. Reprezentowałeś barwy tego kraju 6-krotnie. Jesteś mistrzem Rumunii w swoim macierzystym klubie Galatii i 3-krotnie ze Steaua Bukareszt.
Chyba najbardziej ci cieszy to mistrzostwo, chyba jedyne w barwach Galatii twojego rodzinnego miasta. To jest najważniejsze dla mnie. Ja byłem tam chłopczyk i krok do kroku... Ile ten chłopczyk miał lat? 7 lat, 8 lat tam, do pierwszy idzie do piłki nożnej, do mój tata. I jest naprawdę najlepszy moment. Idzie tam, krok do kroku, idzie do drugiej drużyny, do pierwszej. Ja debiutowałem lewo obrońca, do 4, tam lewo obrońca. I parę lat temu był mistrz Polski. I jest najważniejsze dla mnie, dla mojej kariery. A Steaua Bukaresz, trzykrotne mistrzostwo, to taki chyba najbardziej rozpoznawalny klub w Rumunii. Pewnie pamiętasz, ale w 1986 roku jako pierwszy klub z bloku wschodniego zdobył Puchar Europy, czyli tak jakby teraz wygrać Ligę Mistrzów. Tak, ja pamiętam, gramy tu do Legii też, do ostatni mecz do Legii i idziemy do mistrza europejskiego. Też był fajny lat, ale jest inny moment do mój pierwszy klub. Marcin, chciałem jeszcze zapytać ciebie, no pamiętasz siermiężne czasy w Krakowie, stary stadion, brakuje wiele, nie wiem, od ciepłej wody, no po wszystko. I debiut i mecz na otwarcie stadionu z Arką Gdynia. Gracie w szczególnych warunkach, mianowicie 6 porażek z rzędu. Rafał Ulatowski nie bardzo wie, jak radzić sobie. No i 14 tysięcy ludzi, nowy stadion, gracie z Arką Gdynia. Do bramki wchodzi Marcin Cabaj, no bo któż inny. No i przełamanie. Chyba nie mogło nastąpić to w lepszym antuarażu niż podczas otwarcia nowego stadionu. No tak, na pewno na ten stadion długo czekali kibice, społeczność krakowska i tak samo my czekaliśmy, bo pamiętam, jak rozgrywaliśmy tutaj właśnie jeszcze na tym starym stadionie, gdzie wokół był tor kolarski. No z tą zimną wodą to ja bym tak już, ja nie przeżyłem tych czasów, bo co prawda przebieraliśmy się w barakach jeszcze w Ekstraklasie no parę sezonów, ale wody zimnej akurat nie zaznałem, ale te czasy były inne. No na pewno jedno co różniło, na tym mecze obojętne czy to była druga liga, pierwsza liga, później Ekstraklasa, no tych kibiców przychodziło tutaj mnóstwo i naprawdę jak patrzyło się na ten stadion, to nie było gdzie włożyć szpilki, bo było pełno. No dobrze by było, żeby znowu wróciły te czasy, gdzie jest ten stadion wypełniony po brzegi. No i tak, co do otwarcia tego stadionu, no to na pewno dziwny sezon w ogóle dla nas, bo przyszedł trener Ulatowski z nowoczesnym spojrzeniem na piłkę. Naprawdę mieliśmy dosyć ciekawy zespół, bo i byli reprezentanci Polski, jak Arek Radomski, no Bartek Ślusarski tak samo, Goliński, Matusiak. Także naprawdę to mieliśmy taką kapelę dosyć mocną. Na treningach to wszystko dobrze wyglądało, ale przychodziły mecze i w tych rozjazdach, bo taka jest prawda, początek sezonu, no to mieliśmy taki bardzo, bardzo słaby. Natomiast tutaj na tym otwarciu no pokazaliśmy właśnie to, co chcieliśmy. Mieliśmy taką nadzieję, że w ogóle to będzie taka nasza twierdza tutaj, ten stadion od tego momentu. Natomiast różnie to później wyglądało. Ale samo otwarcie, no fantastyczna sprawa, gdzie praktycznie z tych baraków wchodzi się do nowych szatni. Jest pełen stadion i wygrywa się do tego mecz, tak więc no, kolejne fajne wspomnienie w mojej przygodzie. No miałeś dobry debiut, remis z Zabrzem 0-0, ale tak jak kończyłeś przygodę w bramce w Krakowie,
to mecz taki, że Hitchcock, nie wiem, czy by tego typu scenariusz wymyślił, w związku z tym pewnie też ci utkwił w pamięci. Mam na myśli spotkanie z Bełchatowem, kiedy przegrywacie do 86 minuty 0-2, a wygrywacie 3-2. No i to właśnie pokazało, że w tej drużynie naprawdę drzemie taki duży potencjał, tylko kwestia było to gdzieś wydostać z tego zespołu. No, udało się to w paru meczach wcześniej też coś tam zapunktowaliśmy, natomiast ten mecz był taki specyficzny, to już było za trenera Szatołowa. Przegrywając ten mecz, mogłoby być naprawdę bardzo ciężko z utrzymaniem i taka była prawda. Bramka, którą strzeliliśmy na 2-1, ona chyba dała nam takiego powera i później poszliśmy tak mocno, mocno za ciosem. To strzelał po kolei Dudzic, Krzywicki i Pawlusiński. Między 86 a 90 minutą strzeliliście. Dokładnie, dokładnie. To było takie naprawdę ekspresowe i nikt na stadionie nie mógł w to uwierzyć, że bo cały mecz nie wyglądał jakoś specjalnie dobrze w naszym wykonaniu. Ale ta końcówka była taka, że no, fajnie rozstaliśmy się z tą publicznością na okres zimowy i z takimi nadziejami mogliśmy przystąpić do kolejnego gdzieś tam kolejnej rundy i walczyć o to utrzymanie. A ty, Kornel, miałeś jakiś taki mecz w swojej karierze, że wydawało się, że już jest wszystko przegrane i nagle odwracasz bieg wydarzeń, nie wiem, remisujecie, wygrywacie. Masz coś takiego jak Marcin w pamięci? Nie wiem, na mojej karierze mam też dużo meczów bez wygrania i też dużo meczów dla, nie wiem, i dla Krakowi też mam 10 meczów bez porażki dla Krakowi parę lat temu, gdzie było do Grudzinu, do wysoko, do ekstraklasy przed pandemią COVID, zapamiętam dobrze. Co jest momenty do mojej kariery, jest wysoko i jest też dołem. W Rumunii zdobywałeś mistrzostwo swojego kraju, mówiliśmy z Otulem Galati i z Tią Bukaresz, ale w Krakowi też się masz czym pochwalić. Puchar Polski i Super Puchar Polski. To chyba szczególne w twojej karierze, no bo też Krakowia takich trofeów nie zdobywała wcześniej. Tak, jestem dumny, ja nie jestem zadowolony, jak coś dużo, nie wiem, taki sezonu będzie walka do końcówa, do góry, do ekstraklasy. Marcin, po zakończeniu kariery bramkarskiej zająłeś się, obroniłeś jeszcze w innych klubach, tam Sandecja, Garbarnia. Teraz jesteś szkoleniowcem bramkarzy. Czy widzisz tak swoją rolę w przyszłości? Czy marzy ci się coś więcej? Ale po tym, co powiesz, to powiem, co więcej mam na myśli. Co się może marzyć więcej? No. Ja się bardzo cieszę z tego, że jestem w Krakowi i jestem przy pierwszej drużynie w Ekstraklasie. Chciałbym naprawdę bardzo długo tu pracować i sprawić, żeby ci bramkarze, którzy będą tutaj trafiać, czy tych bramkarzy, których wychowamy, będą dobrze bronić, będą bronić dobrze i długo w Krakowi. A mam nadzieję też, że jakiegoś wychowanka wprowadzimy może i do pierwszej reprezentacji. To powiem ci, co miałem na myśli. Tak, trzy nazwiska teraz mi przychodzą do głowy. Henryk Stroniarz, Hubert Kostka, Czesław Michniewicz. Widzisz wspólny mianownik? No byli bramkarze. Bramkarze i trenerzy pierwszych drużyn. W związku z tym pytanie, czy chciałbyś kiedyś prowadzić pierwszy zespół? Pewnie, że chciałbym, tylko to jest taka długa droga, bo to mówię, no dzisiaj jestem trenerem bramkarzy, ale to nie jest tylko tak, że skupiam się w swojej pracy i tylko na tym aspekcie i prowadzę bramkarzy i jestem zamknięty na wszystko, co dzieje się na boisku dookoła. Zresztą jak ktoś mnie widzi na ławce, jak się zachowuje, to no, ja tam często gdzieś staram się podpowiadać. No, natomiast
droga do pierwszego trenera jest bardzo długa. No to ja nie mam doświadczenia w prowadzeniu zespołu jako pierwszy trener na poziomie żadnym, bo prowadziłem parę spotkań tylko w juniorach, jak musiałem zastąpić, ale nie przegrałem żadnego i to z trudnymi gdzieś tam rywalami. Tak więc no to doświadczenie jest żadne. No każdemu się marzy, żeby być gdzieś tam pierwszym trenerem, ale ja na razie tak jakoś za bardzo nie wybiegam w przyszłość, to no to dużo nauki jeszcze przed tym, żeby tak się stało, ale niewykluczone, że kiedyś tak będzie i pójdę też trochę inną drogą, bo co by nie ukrywać, no tym trenerem bramkarzy też nie da się być całe życie, bo tak jak pokazuje, no my musimy gdzieś tam uderzyć tą piłkę, musimy pokazać to ćwiczenie, no a to zdrowie jest niestety z roku na rok nie będzie lepsze, tylko będzie coraz tam słabsze. Dzisiaj wiadomo, trenerzy bramkarzy mają swoich asystentów młodszych. Tak jakby chodzi, tak jakby w Legii trener Krzysztof Dowhań, który jest no, znakomitym trenerem. On już potrzebuje praktycznie od kilku lat mieć swojego asystenta, który tą piłkę gdzieś tam dorzuci, uderzy i pomoże trenerowi Dowhaniowi. No być może też w Krakowi doczekamy się takich czasów, że będzie trener asystent trenera bramkarzy, ale mówię, no też mi gdzieś przez głowę to przechodziło nieraz, że chciałbym poprowadzić tak zespół i po swojemu, ale to mówię, jeszcze myślę, jest chwila, ale na pewno uczę się pod tym względem też od najlepszych, bo mamy trenera najstarszego, najbardziej doświadczonego w Ekstraklasie, więc tutaj naprawdę duże pole do tego, żeby pewne rzeczy wyciągać. No ale co do zdrowia, to ksywa Wąski jest ciągle aktualna, patrząc jak wyglądasz, także czuję i życzę ci tego, żeby służyło to zdrowie jak najdłużej. Powiedz mi, ale praca z bramkarzami to nie jest tylko praca z bramkarzem. To jest chyba praca z całym blokiem defensywnym. Dobrze to rozumiem? Tak, no ale ona się odbywa już bardziej, jeżeli chodzi o to wszystko w naszym pokoju trenerskim, bo tam swoje spostrzeżenia jakby dajemy do wspólnego mianownika i trenerzy, którzy prowadzą zespół, czyli Tomek Jasik i na dzisiaj Łukasz Cebula, no wiadomo, trener Zieliński, no to oni przekazują te informacje, które gdzieś tam wychwytujemy i staramy się tak zrobić, żeby ta nasza bramka była jak najbardziej zabezpieczona, tak? Tak więc no jest tutaj tak samo ten element, gdzie rozmawiamy o tym i też udzielam się jakby. Kornel, nauczyłeś się czegoś więcej w Krakowie od Marcina Cabaja, Jacka Zielińskiego, jeśli chodzi o sposób gry w porównaniu z tym, co umiałeś w Szczecinie? Ja nie wiem, tam gra cały czas do 4, tutaj gramy do 5 obrońca, jest inny rozwiązań na boisko. Normalnie jest piłka nożna, jest to samo, jest najważniejsze jest pierwsze 11, co idzie do zmiany. Moja opinia jest to samo. Grasz na prawej obronie, a jakby trzeba było zagrać na lewej albo na stoperze, radzisz sobie, obie nogi takie są, które cię słuchają? Ja normalnie gra po prawo obrońca. Na nasz system można grać na wahadę i po prawego. Do lewo jest troszkę ciężko sytuacji, ja nie wiem. I trener potrzebuje mój, tam jest, nie ma problemu. Czy myślisz o przyszłości? Twój kontrakt kończy się w czerwcu roku przyszłego. Gdyby Krakowia zaproponowała przedłużenie, jesteś na tak? Taki moment nie mówię nic. Ja chcę skoncentrowany na taki moment i zobaczymy, co jest dalej. Ja rozumiem, w piłce nożnej jak w życiu, no, najważniejszy następny dzień, najważniejszy następny mecz. W związku z tym są jakieś takie plany długofalowe, czy koncentrujemy się na najbliższym meczu i pokażemy i zobaczymy, co czas pokaże.
Nie, no to na pewno gdzieś tam w głowach mamy to, co trener nieraz powtarza, że chcielibyśmy zająć wyższą lokatę niż w tamtym roku. No my też zdajemy sobie sprawę z tego, co posiadamy, jaką kadrę posiadamy i tutaj też nie ma co, nie wiem, opowiadać jakiś głupot, że jesteśmy takim, nie wiem, głównym faworytem. Być może będziemy się bili o tego mistrza, ale my skoncentrujemy się na każdym kolejnym spotkaniu i to jakby pokaże po rundzie gdzieś, na co nas może stać, bo być może profesor zimą, jak zobaczy, że zajmujemy jakieś dobre lokaty, jeszcze do, że tak powiem, dofinansuje tą drużynę, sprowadzi, żeby była ta ławka jeszcze szersza, żeby ta rywalizacja była jeszcze większa w zespole i być może zaatakujemy. No, dzisiaj na razie chcemy pozbierać trochę tych punktów i czas pokaże, bo mówię, no tutaj jeszcze tak, jak Legia, jak Raków, no to są zespoły, które gdzieś będą grały jeszcze na innym poziomie, bo to mają do rozegrania jedna gra w Lidze Europy, druga konferencja. I to też jest dla nas jakby, dla nas, nie tylko dla nas, ale dla całej ligi, taka rzecz, że można te zespoły gonić i pobić się o tego mistrza. Natomiast mówię, no takie rzucanie słów, że będziemy grali o mistrza, nie, no chcemy zająć wyższą lokatę, a wyższa lokata to jest szóste miejsce i wyżej, więc to uważam jest fajne. Na pewno chcielibyśmy gdzieś tam pobić się o miejsca pucharowe, czy to przez Puchar Polski, czy właśnie przez Ligę, no ale to czas pokaże, bo mówię, no na pewno ta kadra jeszcze potrzebuje kilku zawodników, a co z tego wyjdzie, no to zobaczymy. Są piłkarze, którzy wędrują po Europie, zmieniają kraje. Ty miałeś krótki epizod zagraniczny, półroczny w Izraelu. No co, wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej? No to na pewno, że w Krakowie się dobrze. Zresztą ja nie miałem jakichś problemów dużych z aklimatyzacją w klubach innych, w których grałem i co jest istotne, praktycznie wszędzie, gdzie poszedłem, to byłem podstawowym bramkarzem. Wiadomo, że w Krakowie dużo tych lat jest spędzonych, dużo przeżyć fajnych, mniej fajnych, ale no to jest miejsce, w którym czuję się bardzo dobrze. No i mam nadzieję, że jeszcze będę się czuł i popracuję tutaj. Kornel, Marcin mówi, że tu się czuje dobrze. Może pytanie niepotrzebne, no nie na czasie. Jesteś 4 lata, to znaczy, że chyba też ci tu wszystko odpowiada i też czujesz się dobrze. I co, i te Krakowia jakby spełnia twoje sportowe oczekiwania? Ja też czuję się bardzo dobrze tutaj, bo ja startuję do Pogoń Szczecin, było bardzo ciężko. 4 miesiące było naprawdę bardzo ciężko. Ja pamiętam, po jednym meczu idzie do trenera Moskala i chcesz parę dni wolny, idzie do domu i czujesz, jak jest w domu. Było rano cały czas, pada i było bardzo ciężko. Dziś, w taki moment, ja czuję się bardzo dobrze i nie ma problemu. A chyba pomocne jest to, że miałeś i masz tu rodaków, no bo był Sergio Hanka, no, którego teraz nie ma, jest Gita, pewnie się trzymacie razem. To na pewno pomaga, prawda? Tak, pierwsze 4 lata ja jestem sam. I było ciężko. Dziś jest klimatyzacja, jest fajnie, jest okej. Okay. Ale sama rodzina jest tu z tobą też? Cały czas. Cały jest czas. Najważniejsze dla mnie do klimatyzacji jest, żona jest cały czas tutaj i moje dzieci jest. No to ten licznik będzie bił. No tak. Jest. Masz jakąś tam górną granicę, czy czas pokaże? Nie wiem. Czas pokaże. Tak. Marcin, na ile go oceniasz?
Ile jeszcze tych meczów może? Nie, no tutaj jeżeli chodzi o Kornela, to jest solidny zawodnik, dlatego tak długo jest w Krakowie. To jest, no, my na takich zawodników mówimy żołnierze. No, to co mu się mówi, to on zrobi i kluby potrzebują, Krakowia potrzebuje takich ludzi, którzy też widać, że są związani, żyją tym klubem, oddają serducho, są profesjonalni, tak jak Kornel tutaj, bo to mówię, no różnie z piłkarzami jest, ale co do jego osoby, to można powiedzieć, że no mega profesjonalista i no i myślę, że tutaj jego licznik będzie bił, ale to wszystko w swoim czasie pewnie. Ja mu życzę tylko zdrowia, bo jeżeli będzie miał zdrowie, no to on będzie podstawowym zawodnikiem i tutaj chyba tak to na dzisiaj wygląda. Są żołnierze, muszą być oficerowie, musi być generał, więc w ten żołnierski sposób dziękuję wam za ten rekord pobity, ustanowiony. Życzę powodzenia, zdrowia, no i do zobaczenia na stadionie Krakowi i w całej Polsce, gdzie będziecie grać. Dziękujemy. Dziękuję.